Modernizacja jest inwestycją długą, uciążliwą dla centrum miasta, bardzo kosztochłonną. Ostatnio w mediach spotkaliśmy się z sygnałami, bardzo niepokojącymi sygnałami ze strony podmiotów funkcjonujących w obrębie właśnie sieci tramwajowej, które sygnalizują dramatyczną więc wręcz sytuację, jeżeli chodzi o dochodowość wynikającą. Czy przewidujemy jakieś obniżki podatków? Obniżka podatków jest sprawą ściśle indywidualną i jest na wniosek podatnika, czyli osoby, która gdzieś tam pracuje, musi złożyć wniosek. Obniżamy podatki, a występuje, jeżeli jest uzasadnienie. Co to znaczy? W okresie remontujemy ulicę starą, w okresie od do. Jeżeli podatnik na przykład udowodni, że w takim samym okresie, roku poprzedniego, dwa lata wcześniej, w tym samym okresie obroty, a w tej chwili obroty, to my to będziemy rozpatrzyć. Czyli muszą być istotne punkty związane z tą obniżką. To nie może być tylko samo mówienie, że ja to mam kryzys i tak dalej. Czyli muszą być istotne powody.